Jak mam znaleźć Y? Nie wiem, co robię. Och, co robi Gina? Wygląda na to, że jest zajęta. No tak! Ona jest odpowiedzią na mój problem. Już prawie to mam. Już wszystko wiem. Co robisz? Daj mi chwilę. Czekaj, rozkminiłam to. Hej, ja zawsze chętnie pomogę. Nie ruszaj się. Matematyka jest nudna. Wolałabym zanurzyć się w krainie fantazji. Spójrzcie na tego jednorożca, majestatyczne stworzenie. Och, wow! Taki uroczy! Nagle poczułam inspirację. To będzie wspaniałe! No cóż, a przynajmniej tak myślałam. Rysowanie jest trudne. Ale mam pomysł! Sunny? Jesteś pewna? Jak mogłaś? Jesteś oficjalnie wydalona i już tu nie wracaj! Moja mama mnie zabije! Poczekaj, nie rób tego! Stop! Dlaczego? Jest lepszy sposób, uwierz mi! Chcesz to narysować, tak? No to użyj kalki! Odrysuj dokładnie wszystkie linie. Technicznie rzecz biorąc, rysujesz to sama. Możesz nanieść wszystkie szczegóły. I dodać kolory. Nie ma jak różowa róża. To takie piękne. I dokładniej się nie da. Nie sądzisz? Wow! Dzięki! To jest o wiele lepsze niż moje. Jej! Jest boski! Żaden problem. Ha! Prawie skończyłam. Spójrzcie na te wszystkie kolory. Więcej, więcej, więcej! Interesująca metoda, Sunny. Wszystko zależy od nadgarstka. Hej! Nie jestem częścią twojego płótna. To nowa koszulka. A? Ha? To niezmywalne farby. O! Ups. Jak mogę to naprawić? Może wystarczy odrobina kreatywności? Widzicie ten duży ołówek? Przyda mi się gumka. Ostrożnie ją powycinam, żeby nadać jej odpowiedni kształt. Widzicie? To jest serce. Urocze, prawda? Gotowe. Hej, popatrz! Ołówek! Gumka! Przemieniłam ją w pieczątkę! Patrz na to! Nie, nie dotykaj mnie! Będzie uroczo, dobrze? Dobra, niech będzie. Do dzieła! Widzisz? Małe serduszka! Teraz masz uroczą koszulkę! O! Wow, ale fajne! Dziękuję! Pora na sprawdzian! Znów go nie zaliczę. Co mam teraz zrobić? Szkoda, że się nie uczyłam. Co? A sprawdzian? O rety, kończy mi się czas. Czemu tak szybko płynie? Co tu się dzieje? Zaraz, co to za szpieg? Cześć, nazywam się szpieg. Pomogę, jeśli chcesz. Spójrz na to. Co mam zrobić? Rozumiem twój problem. Tutaj mam rozwiązanie. Nikomu go nie pokazuj. Jest ściśle tajne. Co? Co to ma być? Amatorka. Weź to. Dobrze.
O rety, to jest świetne! Wszystko już widzę. To chyba jakieś czary. Nie, to nauka. Uratowałeś mnie. Jak to zrobiłeś? Dobrze, powiem ci. Najpierw załóż okulary. Potem weź czerwony marker. Pokoloruj szkła na czerwono. Śmiało, zamaluj całe szkła. Teraz je przetestuj. Świetnie. Dzięki czerwonym soczewkom widzisz, co jest pod czerwonymi bazgrołami. Tak, to działa. Stara szpiegowska sztuczka. Działa przy każdym napisie. Na przykład zaproszeniu do subskrypcji kanału. A dla fanów kanału prośbie o łapkę w górę. Jeśli wam się podoba. Tak czy siak, można użyć okularów. Są bardzo stylowe. Dobra, napiszę sprawdzian. Na pewno mi się uda. Wystarczy trzymać się ściągawki. To działa. Widzę wszystkie odpowiedzi. Gotowe. Dziś nie obleję. Hej, to znajomy szpieg. Dziękuję ci. A? Na kogo ona patrzy? Jasne. Dobra robota. Dobrze, dzieci. Zaczynamy sprawdzian. Dobrze, dam sobie radę. Nauczycielka nie patrzy. Użyję tajnej broni. Odwrócę gumkę. Tu jest odpowiedź. Miki, nie można ci zaufać. Oddaj to. Nie umiesz nawet ściągać. Oddaj inne ściągawki. Dobrze, proszę bardzo. Podręcznik. Taśma. Długopis. Widzę też twój telefon. Co? Jego też oddaj. Telefon się rozładował. No to w porządku. Telefonie, czemu mnie zdradziłeś? Chwileczkę. Chyba coś mi świta. O tak, to będzie super. Mam telefon i zdjęcie telefonu. Wytnę obiektywy i wezmę ściągawkę. To musi być miniaturowa ściągawka. Można ją złożyć na pół. Posmaruję ściągawkę odrobiną kleju. A na wierzchu przykleję obiektywy. Ostrożnie sprawdzę, czy działa. Świetnie! Ukryłam ściągawkę. Jestem gotowa na klasówkę.
ukryta na widoku. To nasza tajemnica. Poczekam, aż nie będzie patrzeć. I spojrzę na ściągawkę. Napiszę klasówkę migiem. 1. gotowe. O, to świetnie działa. Gotowe. Zakryję to z powrotem. Udało się. Napisałam klasówkę. Ciekawe, ile narobiłaś błędów. To jest dobrze? Drugie zadanie też. Same poprawne odpowiedzi. 6 z plusem. Nie ściągałaś, prawda? Skąd? Telefon nie działa. Widzi pani? Można już iść do domu? Tak, koniec lekcji. Wynośmy się stąd. Pójdziemy gdzieś po szkole? Ech, trzeba tu posprzątać. Dzieciaki strasznie bałaganią. Co za syf, zawsze to samo. Okej, od razu lepiej. Co za okropne plamy. Kolejna wyśmienita robota. Gdzie to jest? Na pewno kładłam na ławce. Coś się stało, młoda? Zostawiłam zabawkę na ławce. Widział ją pan? To moja ulubiona. Przykro mi, nie widziałem. Mam podłogę do umycia, jeśli łaska. Jak jeden uczeń może tak zasypić biurko? Do śmieci. Nauczy się porządku. A? Co za tandeta? To już chyba wszystko. Prosto do kosza. I załatwione. Chyba wyrzuciłem do śmietnika. No cóż, może uda się coś zaradzić. Przyda się ta gąbka. Każe mi pan sprzątać? Najpierw rozdrobię modelinę. Potem rozpłaszczę szkiełkiem, aż będzie tej samej grubości. Odcięty kawałek gąbki umieszczę pod warstwą modeliny. Teraz pozaginam rogi. Musi pokryć gąbkę w całości. I znów wygładzamy szkiełkiem, aż powstanie ładna, gładka kostka. O właśnie, teraz zadanie dla artysty. Narysuję na modelinie buźkę. Będzie mieć wielki uśmiech. Zrobię też inne postacie. Jakie miłe i mięciutkie. To dla ciebie. Wow, są świetne. Wow. Coś wspaniałego. Dziękuję. A tam, nie ma za co. Chwileczkę. Podłoga. Moja piękna, czyściutka podłoga. Świetnie to wygląda. Mam idealne brwi. Odrobina szminki. Dobrze, że mam na to czas. Uwielbiam plastykę. Wyglądam jak arcydzieło. Nie to, co obraz Davida. Lepiej dokończę makijaż. Zrobię sobie skrzydełka. Mogło być lepiej. Zacznę od nowa. A, nie o to mi chodziło. Czemu to takie trudne? A? Co ty robisz? Usuwam taśmę z obrazu. Bardzo fajny efekt. Świetnie wygląda, prawda? Tak. To mi nasuwa pewien pomysł. Potrzebuję taśmy. Aha, ta jest sam raz. Będę wyglądać bosko. Nakleję taśmę pod nosem i na policzkach. I trochę więcej przy oczach. Wiem, wygląda dziwnie, ale będzie warto. Wystarczy nałożyć cienie na oczy. Taśma posłuży jako wzornik. Po odklejeniu zostanie idealne skrzydełko. Robi wrażenie, co? I łatwo to powtórzyć. Hej, David. Tutaj. Wow. Proszę bardzo. Dzięki. Ale nudy. Mam tyle do zrobienia. Muszę chwilę odpocząć. Rozerwę się nieco. Postawię tu iPada i... O! Muszę go czymś podeprzeć. To zbyt lekkie. Kurczę blade. Jakie to irytujące. Chyba wiem, co zrobić. Nie podglądaj. Poczekaj. Znacznie lepiej. Świetny stojak.
To lepsze niż praca na lekcji. Otworzę segregator i posmaruję rogi klejem. To ma mieć kształt iPada. Teraz paski materiału. Przycisnę je do kleju. Muszą się porządnie trzymać. Na koniec wkładamy iPada do środka. Będzie się dobrze trzymał. Sprytne, prawda? Uwielbiam ten kanał. David, co tu się wyrabia? Szlak, lepiej to ukryję. Fascynujące. Chyba wszystko w porządku. Grzeczny chłopak, oby tak dalej. Oczywiście. Na czym skończyłem? Ale jaja. Oto wyniki sprawdzianu. Na pewno dostałam szóstkę. Co? Jedynka? Niemożliwe, dostałem szóstkę? Wow, jestem mądrzejszy od kujonki. Super. Oj, nie smuć się. Naprawię to. Zaufaj mi. Odetnę złą ocenę. Że też dostałaś kosę. Sorki, wypchnęło mi się. Dobrze, teraz zamienię ocenę. Połączę papier korektorem w pasku. Co ty robisz? Poczekaj, to zobaczysz. Już gotowe, proszę bardzo. Co? Zaraz. Znów jestem mądra. Dzięki, David. To sprytne. Zaraz. To nie ten sprawdzian. No tak. Chyba znów dostałem szóstkę. Jednak nie jestem taki mądry, co? Nie. Trafiłam do kozy. Hej, co tam? Ach, chcę to mieć z głowy. Pora na zabawę. Och, to męczące. Oj, mam skurcz. Już. Muszę pisać dalej. Maluję paznokcie? Przepraszam. Oszczędzam czas. Czyż to nie jest genialne? Dwa razy szybciej. Proszę, weź to. Spójrzmy. Zgadza się. Megan, przestraszyłaś mnie. Halo? Tak. Mama zostawiła komputer. Pewnie nie prędko wróci. Czyli mogę się pobawić. Wow, jaki fajny. Ale zaraz go ulepszę. Koniec z nudną bielą. Potrzebuję blasku. Śliczna zieleń. No mi się to spodoba. To brokatowa tęcza. A co za budową? Jakby była czymś polana. Fajne, prawda? Ile kolorów się tu zmieści? Dodam białą farbę. Gotowy! To prawdziwe arcydzieło! No proszę! Mamo! Czekaj! Och, spóźnię się! Nie wzięłaś komputera! Dzięki, kochanie. Do zobaczenia. Hej, nie śmiejcie się. Proszę o spokój. Skupcie się na lekcji. Co za nieporządek. Nie cierpię bałaganu. Znacznie lepiej. Dzisiaj zajmiemy się ułamkami. Co jest? To mój laptop? Boję się otworzyć. On taki nie wyglądał. Upiększyła swój komputer? Hej, nie śmiać się. W sumie to całkiem śmieszne. Oj, energia dla mózgu. Okropnie się nudzę. Halo? Nie wolno rzucić gumy? Co? O nie! Co? Idzie? Nic tu nie ma! Oddaj to. No dobra. Dalej? Niech będzie. Serio? Nic więcej nie mam. Już? A panna Megan? Już dobrze. Żegnajcie, słodycze. Oj, ale tego nie znalazła.
Ava! Kurczę, ale klops. Ja wszystko widzę, dzieci. Zasady są jasne. Nieważne. Co za okropny dzień. Och. O, burczy mi w brzuchu. Zjeść przekąskę? Zakazy są dla dzieci. Nikt nie zauważy. Ha, nie patrzą na mnie. O, a jednak. Przeziębiłam się. Co teraz? Ała. Chwileczkę. Wiem. Gumę można odkształcić. O. Przyczepię ją do ołówka. Pasuje jak ulał. Brakowało mi tego. Czy ona je gumkę? Patrz. Fuj. Co? To białko? Fuj. Wolę głodować. Gram według własnych zasad. Jak widzicie, kolory tego obrazu są boskie. Przywołują letnie noce i całą tę pokusę. Okej, jesteś gotowa? Zaczynajmy. Nic się nie martwcie, jestem cała. Sztuka bywa groźna. Skupcie się teraz na waszych płótnach. Gdybyście mieli jakieś pytania, wiecie, gdzie mnie szukać? No dobrze, pora stworzyć prawdziwe arcydzieło. Ekstra, wybrałam świetne kolory. Będzie jeszcze lepiej, jak dodam więcej. Och, kolory. Dawać mi je wszystkie. Więcej. Te i jeszcze te. Tak, o to chodzi. Pięknie, pięknie powiadam. Tak, taką pasję chcę widzieć na moich zajęciach. Wygląda na to, że skończył mi się tusz. Wezmę inny pisak. Gdzie one się podziały? Zabrała wszystkie? I co ja mam teraz niby zrobić? Jeszcze trochę tutaj. Tak, wybornie. To niedorzeczne. Jak mam pracować bez żadnych narzędzi? Chwila. Chyba mam pewien pomysł. Sprawdźmy, czy się uda. Uwielbiam te kolorowanki. Tylko ostrożnie. Potrzebuję ich. Och. O, przesłyszało mi się. Gdzie są moje patyczki? Uszy mnie swędzą. O nie, o nie. Spokojnie, tylko spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Na szczęście mam zapas. Już dobrze. Okej, pierwsza część planu zakończona sukcesem. Do dzieła! Najpierw owinę patyczek bibułą. O tak, dookoła. Czas na taśmę washi. Podoba mi się ta fioletowa w kropki. Śliczna. Owijamy nią patyczek. Wygląda świetnie. Teraz przyda się kolor. Barwnik spożywczy jak znalazł. Zanurzamy bawełnianą końcówkę w barwniku. I testujemy na tym kawałku papieru. I znów mogę tworzyć. Jeden to za mało. Zrobię całą tęczę. Dobra, wracam do pracy. Hej, obrazie! Tęskniłeś? Patrz, co tu mam! Nie ma co! Jestem artystycznym geniuszem! To będzie moje największe dzieło! No dobrze, zobaczmy, co tam stworzyliście! To mój! Jestem z niego dumna! Mój wyraża lęk, który czujemy na ciemnej klatce schodowej. Dobrze, niech no rzucę okiem. Widzę, że użyłaś pomarańczowego, żeby przełamać niebieski. A u ciebie mamy całą paradę kresek. O, co to? Skąd się wzięły te pisaki? Wspaniałe! Świetna robota, kochana. Wypożyczę go sobie, jeśli pozwolisz. Ach, pewnie, żaden problem. A właśnie, pracowałam nad wpisem do pamiętnika. O, matko, co ja wyprawiam? O, patrz na ten długopis. Mega fajny. Nie wierzę. Widzisz to, co ja? No dobra, muszę sprawdzić, jak stoję z kasą. Na pewno mnie na niego stać. Wow, kochana. Sporo monet i żadnych banknotów. Tu jest długopis. Zaraz wracam. Ten długopis nie jest ładny. Zdejmujemy pomiar i przecinamy w tym miejscu. Końcówkę smarujemy klejem i wsuwamy na nią ten plastik. Teraz bierzemy piankę. Kolejna warstwa kleju na krawędziach i owijamy ją wokół rurki z tuszem. Musi być ładnie, równo i ciasno. Małą tubką robimy w piance okrągłe wgniecenia. I jeszcze więcej kleju i brokat. Wsypujemy do tubki. Przyda się jakiś płyn. Końcówkę zatykamy klejem i pianką. Teraz prześwięcamy klejem długopis i przyklejamy do niego tubkę. Patrzcie, jaki słodki jednorożec. Ciebie też przykleimy. Więcej kleju. Będziesz na samym szczycie, panie jednorożcu. Jest! Własnej roboty długopis jest gotowy. Hej, Julie, mam coś dla ciebie. Zrobiłam ci długopis. Co?
O rany! Jest cudowny! Jesteś najlepsza na świecie! Poczekaj, ja też mam coś dla ciebie! Proś! Zrobiłam ci origami! O, wow! Okej, wielkie dzięki! Origami to bym tego nie nazwała. Wow! Patrz na ten brokat! Przepiękny! Najlepszy długopis ever! Ale nudy! To jeden z najciekawszych wzorów! Nareszcie! Spadam stąd! Jakoś dotrwałam! W końcu w domu! Co za dzień? Pora się odprężyć! Witam w programie! Chcą panie zagrać? No chętnie! Nie pożałujecie! Wciśnijcie przycisk! Zaczynamy! Ha? Co się dzieje? Co to za miejsce? Zaraz! A co pani tu robi? Mój plan działa! No już! Aha, mam cię! Teraz się opalę! Wow, jak on to zrobił? Mam coś dla was! Przypadnie wam do gustu, rozjaśni wasze życie! Co? Czy to jakiś żart? Niby co mam z tym zrobić? Wymyśl coś, Luno! Dlatego oblewasz sprawdziany! Uuu, co? A to ci niespodzianka! Trochę zakurzona! Lekko ją przetrę! Może uwolnię Gina? Wow! Kto mnie wezwał? Halo, śmiertelniku? O, tu jesteś! Co? Ona ma Gina, a ja zapałkę? Czemu pokazujesz mi język? Nie poznajesz mnie? Żarty sobie stroisz? A teraz? No, no! A, oczywiście! Już to widzę! Ale Albercie, czy spełnisz moje życzenie? Jestem geniuszem, a nie Ginem! Mam dla ciebie eksperyment! Uff, to trudne! Miłej zabawy! Nie, Bercik, wróć! Liczyłam na wspólną kolację! Papa! Już zawsze będę sama! Ale przynajmniej coś mi dał! To niezbyt romantyczny posiłek! Naleję trochę coli do miski! Tyle wystarczy! A teraz wezmę banana i końcówkę zamoczę w coli. Nie wierzę, że to robię. Teraz włożę tu żarówkę. Trochę mi głupio. Co? Czy ty to widzisz? Albercie, znów miałeś rację. A co ja mam zrobić z tą zapałką? Trzeba ci wszystko tłumaczyć jak dziecku? Potrzyj. O, to takie proste. Czemu na to nie wpadłam? Chyba się zepsuła. Muszę zmienić pracę. Niczego jej nie nauczyłam. Musisz ją potrzeć o coś. No tak, to bardzo proste. Nie, nie działa. Dobra, zapałko, przesadziłaś. Patrz się, już, rozpuściłam się. Udało się, siłą umysłu. Mam super moc. Jak to możliwe? To niesamowite. Mam naprawdę cudowne wąsy, co nie? Świetnie, Luno! Robi wrażenie! Brawa dla ciebie! A co pani przygotowała? Odwiedził panią Albert? Komu przyznam punkt? Będę hojny! Obie wygrywacie! Piąteczka! Ha, mam niezły pomysł! Może teraz zagramy z liczbami? Spokojnie, nie klaszczcie! Matematyka? To miała być zabawa! Nie wiem, co mamy teraz zrobić! Podziwiam swą urodę! Psujecie mi aurę! Ech, niegrzeczny, prawda? Niech pomyślę. Na pewno coś tu znajdę. Wykorzystam książkę. Podręcznik nigdy nie zawodzi. Może będzie w nim rozwiązanie? Popatrzmy. Nie, to do niczego. Nie mam pola, ani krów. O to mi chodziło. Wiedziałam, że książka nie zawiedzie. Wezmę kredkę i biorę się do pracy. Najpierw napiszę cyfry 1 i 2. A tutaj 3 i 4. Teraz je połączę, domalowując parę kresek. A potem długi łuk. Jeszcze ostatnie szczegóły. Fajny ten słonik, zrobiony z cyferek. Matematyka to potęga, jestem z siebie dumna. Ha? Tak? Nieważne. Chwileczkę, to pani pomysł? Potrafię lepiej, szczęka pani opadnie. Narysuję dwa owale. Następne dwa pod spodem. Największe narysuję na samym dole strony. Dam się ponieść fantazji. Tutaj będą jego nogi. Wygląda jakby siedział. Jeszcze uszy. To element obowiązkowy. Namaluję detale oczu.
To świetnie wpłynie na całość. Dodam parę kresek na trąbie. Będzie bardzo ładny. Naprawdę zaczyna przypominać słonia. Domaluję pazury, a potem ogonek. I pokoloruję. Oczka będą czarne. Nie chcę tego zepsuć. Pomaluję go całego na szaro. No i super! Zrobione! Pięknie! Co za słoń! No, całkiem niezły, ale nie mnie to oceniać. Proszę, gotowe! Skończyłyście? Wow! O, czy to nie słodkie? Brawo, Luna! Ale co z liczbami? Zaraz, co? Myślałam, że rysujemy słonie. Wygrywa tylko jedna z was! Gratuluję! Chciałam podziękować mamie, tacie i pieskowi Ciapkowi. Gotowe na kolejną rundę? Zaraz, słyszycie to? Burczy mi w brzuchu. Wiem, co z tym zrobić. Pora na jedzonko. Czekałyśmy na to. Gdzie to papu? Dostaniemy? Dobrze, proszę bardzo. Docencie mój gest. Wow, a to co? Jakie bogactwo. Chcę czekoladę. I banana. Co to za maniery, młoda damo? Cóż, wezmę to. A więc to tak. Dobrze, wezmę paluszki. Nie tak szybko! Złamałaś je! Ja? To twoja wina! Co ja teraz zrobię? Zaraz, mam dobry pomysł! Połamię czekoladę na kawałki. Potem ułożę na popicie. Chcę go dokładnie przykryć. Stopię i wypełnię nią dołki. A połamane paluszki zanurzę w czekoladzie. Wyglądają jak lizaki. Poczekam, aż czekolada stwardnieje. Ślinka mi cieknie. Wyciągnę grzybki z popita. Oho, są takie małe i urocze. A jakie pyszne. Istne niebo w gębie. Wow, sprytne to. Wykorzystam tę tortillę. Ułożę ją na stole. Potem wezmę czekoladę. Rozsmaruję jak krem. Umieszczę tu banana i zwinę tortillę. Ale nie skończyłam. Stopię piankę i posypię kokosem. Potem to pokroję. To jak słodkie sushi. Poleję wierzch czekoladą. Wygląda apetycznie. Nie? Wybierz moje. Wiesz, że to jest lepsze. O, badania są zachęcające. Chętnie ich skosztuję. Wow, cudowne. Trudny wybór. Podjąłem decyzję. Remis. Tak, udało się. Ha? Gdzie to jest? Zgłodniałem od tego prowadzenia programu. Wybaczcie na chwilę. O, tak, przepyszne. Jestem taki ładny i pachnący. Oto następne wyzwanie. Okropnie trudny sprawdzian. Że co? Ale ja się nie uczyłam. Na szczęście mam telefon. To zabronione. Ale to jest jak w szkole. Zasady to zasady. Są po to, żeby je łamać. To świetny pomysł. Patrz, mam zdjęcie kredek w telefonie. Przybliżę i włożę tu ołówek. Przekonujące. Na pewno nie zauważy. Dokończę sprawdzian i zaliczę z wyróżnieniem. Nigdy bym nie zgadła. Ściąganie znacznie ułatwia pracę. To nie najgorszy pomysł. Nie wierzę, że to robię. Ukryję telefon w doniczce. Poważnie? Znam jeszcze parę sztuczek. Nie, ani jednej. Żal na to patrzeć. Nie poddam się. Jak wyglądam? Dość tego, mam serdecznie dość. Co mam zrobić? Zaraz, wiem. To zadziała? Ale przyda się zeszyt. O, znalazłam w szufladzie. Co za przypadek, pospieszę się. Otworzę zeszyt. Położę swój telefon po środku kartki. A teraz zawinę w papier dla kamuflażu. Muszę uważać. Kiedy odwracam telefon, on znika. To jak magiczna sztuczka. Spokojnie. Nie domyślaj się. Odłóżcie długopisy. Koniec. Na pewno się uda. Sprawdzę wasze prace. Wow, Luna mnie zaskoczyła. Myślałem, że będzie gorzej. Starałam się, ale zabrakło mi czasu. Nigdy nie oblewam sprawdzianów. Najwyższa pora zacząć. Ułatwiłyście mi pracę. Punkt dla Luny. Jestem mądrzejsza. Brawo, Luno. Chciałbym kręcić się tak szybko. Patrz! Czekaj! Emily, patrz! Halo? Chwileczkę! Na co patrzysz? Wow!
Musisz to zobaczyć. No dobra. Gdzie to jest? Wow, widzę naprawdę daleko. Niewiarygodne. Kosmos. Czuję się taki mały. Aha. Fajne, prawda? Jaki sens ma życie? Czekaj. Wiem. Czas wyrazić te uczucia poprzez sztukę. Gotowy na wyzwanie? Czas na obroty. Wow! Zostawia za sobą wzór. Wow! Niewiarygodne, prawda? Jakie to ładne! Wygląda jak nie z tego świata. Widzisz? No pewnie. A ja co mogę zrobić? Po prostu narysuję swoje dzieło. Zacznę od uroczego małego Saturna. To moja ulubiona planeta. Teraz pora na Księżyc. Bez niego nie byłoby kosmosu. A teraz trochę gwiazd, aby dodać międzygalaktyczny blask. O, wow! Moja własna mała galaktyka! To kurz? A wsik! Fiu! O nie! Tuż się rozmazał! Co się stało? Oddychaj głęboko! Wdech i wydech! Poczekaj! Mam pomysł! Wykorzystam wilgoć na swoją korzyść! O tak! Odrobina szarej mgiełki! Łączę wszystko w jedną całość, widzicie? Gotowe! Patrz na to! Brawo! Oj, dzięki! To miłe z twojej strony! Oba dzieła wyglądają dobrze! O tak! To jest moja nuta! Aha! O tak! Czadu! Aha! Bansuj! Uhu! Och! Uwielbiam ryby! I nawet mam tu coś odpowiedniego! Gotowi? Chwileczkę! Prawie to mam! Proszę! Co? Oj, nie to! Chwileczkę! A to skąd się tu wzięło? Czy chcę wiedzieć? Och, tu jest! Nie rozumiem! To do łowienia ryb, głup ptasie! A teraz czekamy! I to tyle? Jeszcze chwila! A już myślałam, że coś brało. Nie, nic. O! Ja... Ha? A to co? Ha? Nie wierzę. To uwierz. I do tego duża. Wow, to jest obrzydliwe. Uhu! Aha. Jest tylko moja. Co z nią zrobić? Uuu! To coś strasznie śmierdzi. Okropność. Potrzebuję pomocy. To powinno zadziałać. Ach, co za ulga. Czas zacząć rysowanie. Cóż, a konkretnie odrysowywanie. Już prawie? Dobrze, że się nie rusza. Te łuski chyba nigdy się nie kończą. Jeszcze nie skończyła. Hej, spójrz na moją rybę. No i? Ej, bo tobie na pewno pójdzie lepiej. Och, błagam cię. Patrz na mistrza. Nie potrzebuję cuchnącej ryby. Pamiętam, jaki jest motyw przewodni. Jaki wspaniały odcień różu. Czas na detale. Widzę cię. Chyba już łapiesz, o co chodzi. Tak, to ryba. A raczej doskonała ryba. Och. Co jest? Potrzebowałem tego, a do tego w ładnym kolorze. Dobrze, że mam ich dużo. No to lecimy. Pięknie. Gotowe. Hej, Emily. Ty to zrobiłeś? To najpiękniejsza ryba, jaką kiedykolwiek widziałam.
Naprawdę? Dzięki! To przebiło moją rybkę! Ble! Jak już mówiłem, upadłem prosto na tyłek! Szkoda, że tego nie widziałaś! A potem wstałem! Aha! Och, zamknij oczy! Co? Po prostu to zrób! Dobrze! Świetnie! Nie otwieraj! Już możesz! Okej! Okay. Różowy! Tak? Nie podoba ci się? Nie no, sorki, piękny! Dzięki! O rany! Muszę to naprawić! On mnie w ogóle nie zna! Ale nie jest tak tragicznie! Hej! Patrzcie na jego cień! Chyba mogę coś z tym zrobić! Muszę to tylko starannie odrysować! To zdecydowanie lepsze niż jakiś różowy kwiat! Patrzcie na te płatki! To wygląda naprawdę fajnie! Ciekawe! A oto cały bukiecik! Jakbym miała własny ogród cieni! Tak jest o wiele lepiej, ale jeszcze nie skończyłam. Te kształty nie mogą być puste. I czy jest jakiś kolor lepszy od czarnego? Dobrze, że mam porządny i soczysty marker, bo potrzebuję dużo czarnego tuszu. Jeszcze jeden liść. To będzie wspaniałe. No i dobra. Gotowe. Odjechane, co nie? Pięknie! Proszę, dziękuję. Hej, Justin! A gdzie kwiatek? Och, nie przejmuj się nim. Zamiast niego mam to. Cool. O, to jest spektakularne. Dziękuję. Ha. Zainspirowałaś mnie. Potrzebne mi tylko to. Rozkręcamy imprezę. Najpierw potrzebny mi idealny okrąg. Dobrze, że mam tę pokrywkę. Nie dałbym rady zrobić tego od ręki. Proszę. Teraz muszę to przekroić. Idealnie pasuje do pokrywki. Widzicie? Teraz mam dwie połówki. Ale to nie wszystko. Emily! A ja na to niemożliwe! Emily! Daj mi swój telefon. Dobrze? Proszę. Proszę bardzo. Fajne, prawda? Nie rozumiem. Światła, proszę. Wow, to takie piękne. I to wszystko ze zwykłej pokrywki od napoju? Wiedziałem, że ci się spodoba. Ile zabawy. Wow, bańki. Uwielbiam je puszczać, a jeszcze bardziej pękać. Zróbmy więcej. Tak jest. Sama zrobiłam ten sprzęcik. To jest całkiem proste. Użyjcie zakreślacza. Usuńcie tusz, końcówkę, a potem weźcie drut. Skręćcie drut, dodajcie gorący klej i włóżcie do środka. Wlejcie płyn do baniek mydlanych i gotowe. Wypróbujmy. Tada! Działa! Kocham robić sprawdziany. Mam nadzieję, że się uczyli. Matko, 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 nic z tego nie rozumiem. Proszę pani, mam pytanie. Widziałaś, co tu jest napisane? Czas na pytania się skończył. Zaraz zaczynamy test. No tak, przepraszam, ćwiczyłam przed zwykłym dniem szkoły. Uważaj, bo uwierzę. Siema, podobno jest jakiś test czy coś. Ach, co za dramat. Nie wierzę, że musiałam tu przyleść. Ona wygląda na ogarniętą. Może przesunę do niej trochę swoją ławkę? Proszę pani, ona się do mnie przesuwa. Dobrze, pora zaczynać test. Czas? Start. Okej, okay, wystarczy odpowiedzieć na pytania. Najpierw deczko się przeciągnę. Dobrze, że wzięłam tę ściągę. Oho, co ty wyprawiasz? Tak jak myślałam, ściąga. Oddaj mi to, a teraz wracaj do testu. Na szczęście to nie był mój jedyny plan.
Nawet o tym nie myśl! Zabieram to! Serio? Ona jest jak ninja! Co jest całkiem spoko. No dobra, tylko co ja teraz zrobię? Okej, no to może otworzę piórnik. Na szczęście włożyłam tu jeszcze jedną ściągę. Hej, co tam chowasz? Poważnie? Kolejna ściąga? Zostawiam ci długopis, a to konfiskuję. Długopis? Może jakoś mi się przyda? Tak, chyba mam pewien pomysł. Najpierw podgrzeję ostrze nad płomieniem świecy. Po podgrzaniu wytnę nim otwór w długopisie. Wchodzi jak w masło. Przydadzą się jeszcze dwie wykałaczki i gumka. Muszę obwiązać wykałaczki gumką. Okej, teraz mogę wsunąć ściągę w wycięcie, a wykałaczki pomogą mi ją zwinąć. Teraz mogę złożyć długopis z powrotem. Ta! Szkoda, że wcześniej na to nie wpadłam. Och, racja, powinnam zacząć pisać. Przad! Jestem mistrzem w balansowaniu zegarkiem. Och, czas minął. Odkładamy długopisy. Raz, raz. Ech, uwielbiam testy. Wiedziałam, że świetnie mi pójdzie i nie myliłam się. Już koniec? Ale ja nawet nie zaczęłam pisać. Hej, co tam? Przysiądę się. Och, dlaczego tak ciężko się go wyciska? Dawaj, wyciskaj się, durny kremie. Włożę w to więcej siły. Uch! A! Coś ty narobiła! Ups! Twój krem upaćkał mi ręce i piórnik! Nadaje się tylko do wyrzucenia! Nie! Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Naprawimy to, zaraz wracam. Nie wierzę, że tak po prostu sobie poszła. Tu jest tyle kremu. Co za bałagan! Okej, ogarnę to. Mam kartonową tutkę i klej. Powinno wystarczyć. Teraz owijamy ją papierem. Wygląda dobrze. Nożyczkami nacinamy spód papieru. Jeszcze kilka. Wystarczy. Czas na klej. Teraz można zagiąć końcówki i przykleić do tubki. Mój biedny piórnik! Może uda mi się to zetrzeć? Co ona tam robi? Och, próbuję go wyczyścić. Lepiej wrócę do pracy. Ciągle jest zła. Okej, końcówki są już przyklejone. Pora na dekorację. Bierzemy żółty marker. Och, wygląda coraz lepiej. Może odkurzacz jakoś pomoże? Och, hej, puszczaj to! Głupi odkurzaczu! A! Nie da się go zatrzymać! Przestań! No już! Oddawaj go! Jest mój, a nie twój! Wow, nieźle tam odleciała. Rysujemy słodkie kawałki cytrynki i obrysowujemy, żeby się wyróżniały. I... są naprawdę przeurocze. Narysujmy jeszcze to. Będzie im raźniej. Dodajmy pasek żółtego papieru. Albo jeszcze kilka. Przyda się więcej dekoracji. Nic nie może być krzywo. I kolorujemy. Ładny ten niebieski. Podoba mi się. Okej, litery gotowe. Teraz przyda się tektura falista. Zakrywamy nią końcówkę tubki i dodajemy więcej papieru. Okej, pora na nakrętkę balsamu. Kładziemy klej na nakrętkę, ale niedużo. I przyklejamy o tu. Teraz bierzemy rzepy. Przyklejamy w środku naprzeciwko siebie. Teraz się zamyka i otwiera. A do środka można bez problemu włożyć kredki. Wow, jestem pod wrażeniem moich zdolności. No, Rąsiu, wiem, że dasz radę go wyczyścić. Wierzę w ciebie. Hej, Julie, już jestem i mam coś dla ciebie. Och, jest w innym świecie. Hej, Julie, ogarnij się. No dalej, musisz się skupić. To bardzo ważne. Hej, popatrz, zrobiłam ci nowy piórnik. O, jakie to słodkie. Jest przepiękny. Dziękuję. Proszę, możesz wziąć mój stary piórnik. Na pewno będzie ci dobrze służył. O, nie wiem, co powiedzieć. Dzięki. Hej, sąsiadeczko! Jeśli ją zignoruję, może sobie pójdzie. Nie jesteś zbyt rozmowna, co? Posłucham trochę muzyki. Przynajmniej nie będę musiała jej wtedy słuchać. Wow, to leci! Zupełnie jak jakaś kapsuła lotnicza. Hej, wracaj tu! Ach, uwaga! Łapię! Uff, to było szalone. Tylko bądź szczera, czy wszystko z nimi w porządku? Nie sądzę. To jakaś katastrofa. Mogę to naprawić! Przetraję tylko moją koszulką. Są jak nowe, ale mogę uczynić je jeszcze lepszymi. Dodam naklejkę Barbie. Będę też potrzebować różowego markera. Zacznę kolorować obudowę po całej powierzchni, ale tak, by nie najechać na naklejkę. Prawie skończyłam. Teraz odkleję naklejkę. Spójrz na to. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, są idealne. Właśnie takiej reakcji oczekiwałam. Właśnie o takich zawsze marzyłam. Hej, chcesz posłuchać ze mną muzyki? Proszę bardzo. Wow, co to za krzyki? To ja śpiewam, sama to napisałam. Witamy na zajęciach plastycznych. Będziemy tworzyć dziś prawdziwe arcydzieła. To będzie świetna zabawa. Zaplanowałem coś specjalnego. Spójrzcie na to. Sam to narysowałem. O, wygląda jak ja. Jestem modelką.
Jasne, okej. Chcę, żebyście narysowały coś podobnego. Lepiej zabiorę się do pracy. Niech pomyślę. Okej, jestem gotowa. To będzie wyglądać świetnie. Wow, jest idealny. O, jest całkiem niezły. Ale ja zamierzam namalować mój rysunek. To trudniejsze niż myślałam. To nadaje się tylko do wyrzucenia. Zacznijmy od początku. Spokojnie, spokojnie. No dalej. Nie mogę uwierzyć, jakie to trudne. To takie irytujące. Coś ty zrobiła? To był wypadek. Wytrę to. Uch, to nie wygląda za dobrze. Wszystko zrujnowane. Tak mi przykro. Co? Co to jest? Mam farbę na palcu. Chwileczkę, mam pomysł. Zrobiłam szkice na dwóch kartkach papieru. Następnie naniosę je na karton. Teraz wezmę okrąg i prostokąt z kartonu. Przykleję do nich głowę i szablon Barbie. Następnie przykryję je różową kartką. O to właśnie chodziło. Zupełnie niczym pieczątka. He? Co to jest? Hej, patrz na to. Spodoba ci się. Będę potrzebowała wałka. Pokryję go farbą. Następnie przetoczę go po moich szablonach. Dobrze je pokryję. Następnie odcisnę je na papierze. Zrobię to samo z szablonem Barbie. Muszę upewnić się, by nie zostawić żadnych przerw. To powinno wystarczyć. Następnie przeniosę to na papier. Udało się? Co o tym sądzisz? Całkiem nieźle, prawda? Ciężko nad tym pracowałam. Czekaj, wiem co robić. Będę potrzebowała złotego markera. Wciąż mogę uratować mój rysunek. Obrysuję dookoła tej plamy farby. Wystarczy, że będę podążała po jej obwodzie. Nie ma też co się spieszyć. Chcę, żeby to było idealne. Teraz czas na kolejny etap. Głowę pomaluję czarną farbą. Pozostanę wewnątrz linii i zrobię sylwetkę. Wow, wygląda niesamowicie. Tada! Wiem, jest oszałamiające. He? Wow! To była reakcja, której oczekiwałam. Och, skończyłyście już? Jej nawet nie musisz sprawdzać. Mój obrazek jest najlepszy. Doskonała robota. Obie jesteście prawdziwymi artystkami. Świetna robota. Mój podoba mu się najbardziej. Jestem taka szczęśliwa. Obczajcie tę szminkę. O ja, rewelka. Wiem, jest świetna. Moje usta będą łącznie bające. Dziewczyny, gdzie jesteście? Poważnie? Tylko spokojnie. Oddychaj. Ups, do twarzy pani w tym kolorze. Dobra, dobra, znasz zasady. Żadnych kosmetyków. Ale może porozmawiamy o tym? To chyba znaczy nie. Sprawdzę, jak wyglądam. O nie, jestem nieumalowana, ale przygotowana. Make-up trzymam w mojej tajnej skrytce. Ja to wezmę. Żadnych kosmetyków. To niesprawiedliwe. Nienawidzę szkoły. Po co chodzić do szkoły, skoro nie mogę być piękna? Życie bez makijażu nie ma sensu. Zaraz, już wiem. Wykorzystam buteleczkę od korektora. Tego właśnie mi trzeba. Najpierw wyleję zawartość. Prosto do miseczki. Wykorzystam go później. Teraz wyczyszczę buteleczkę. Potem wezmę ulubiony błyszczyk. Wyciągnę go z opakowania pipetką. Tak będzie znacznie łatwiej. Nie chcę nabrudzić. Teraz wleję do buteleczki od korektora. Napełniamy. Tyle wystarczy. Teraz nakrętka. Ale jestem sprytna. Moje usta będą piękne. O tak, od razu lepiej. Brakowało mi tego. Co? Co ty robisz? Wow, ja też chcę. Weź to. No dobra, ustawcie się w kolejce. Dzięki, Essie. Daj mi, daj. Jesteś super. Wow. Cała przyjemność i tak dalej. Co za nudy. Muszę się kimnąć. A zaraz, jeszcze trwa lekcja. Koniec, proszę oddać zeszyty. O, nie skończyłem. Na pewno obleję. Będzie kolejna pała. Tak, tak, następna, nieważne. No dalej, szybko. Super, teraz muszę to ocenić. Oczy mi się zamykają. Dam sobie z tym spokój. To znacznie ciekawsze. Au, jestem strasznie głodna. Już wiem. Dzień dobry, chciałabym złożyć zamówienie. Wow, błyskawiczna dostawa. Prawdziwa uczta. I wszystko dla mnie. Więcej, chcę więcej. Matko, ale to dobre. Mogłabym to jeść bez końca. Takie tłuste i lepijące. Wspaniałe. Ach, to było cudowne. O, niedobrze. Muszę tu posprzątać. Może nie zauważą. Ach, wiem co zrobić. Najpierw odetnę kawałek zeszytu.
Wezmę pistolet na klej, posmaruję zeszyt klejem i przykleję zielony filc. Wygładzę, żeby nie było zagięć. Teraz dodam biały i czerwony filc. To jeszcze nie koniec. Przykleję kawałki czarnego filcu. Ułożę z nich łuk. Wygląda świetnie. Gotowe. Arbus jest znacznie lepszy niż nudny zeszyt. Czy ja czuję zapach burgerów? Młodzieży, proszę o uwagę. Oceniłam waszą pracę. Tragicznie, Alex. Proszę bardzo. A, to nie mój zeszyt. Co jest grane? Cii, to nasza tajemnica. Zaraz. Hej, jakoś to przeżyję. Dzięki, jest świetne. Dobra, słuchajcie. Woohoo! Impra! Super zabawa. Uwielbiam imprezy. Och, nigdy więcej takich imprez. Jaka dobra woda. Muszę się przespać. Czemu dzwonek jest taki głośny? Idziemy. Naprawdę musimy? Długa noc, co? I to w tygodniu. Że co? Dzisiaj sprawdzian? Abyście byli przygotowani. Jest mega trudne. Powodzenia. Dzięki, przyda się. Nie mam pojęcia, co napisać. Zaraz, mogę ściągnąć. Uwielbiam technologię. O nie, nauczycielka. To bardzo proste. Żadnych telefonów. Oddaj go. Mam cię na oku. Muszę ukryć telefon. Jakoś gorąco się zrobiło. Zaraz, mam sprytny plan. Użyję tej taśmy. Przykleję parę pasków do spodni i jeden do telefonu. A komórkę do środkowego. Całość przykryję kawałkiem dżinsu. Dzięki temu schowam telefon przed sorką. Doskonale. Zaraz. Ups, muszę schować telefon. Tylko spokojnie. Co tu się dzieje? Świetny sprawdzian, przetrudny. W porządku. Kupiła to. A ja skończyłam. Wow, szybko ci poszło. Ładna spódnica. Ha? Co mówiłaś? Jak to się stało? Co za wstyd. Oby nikt nie zauważył. Jaka piękna dziś pogoda. Dobrze tak posiedzieć na łonie natury. Jak ci się podoba mój obrazek? Wow, przepiękny. A oto mój. Też niczego sobie, co? Tak myślisz? No okej. Czekaj, słyszysz to? Tak, to pszczoła! Ach, zmykaj stąd, sio! O, Lexi? O nie, co się dzieje? Odleciała już? Wow, to było ciekawe. Ale co teraz? Witajcie, moje kochane! Wielka gadająca pszczoła? Co ona robi? Pyszniutka kanapka! Brakuje tylko miodziku. Spójrzcie tylko na te pyszności. Uwielbiam miód. O nie. O, ale się klei. Muszę zdjąć te rękawiczki. Od razu lepiej. Ale dziwne, co? Możemy już zacząć? Hello, potrzebuję pomocy. Tak, natychmiast. O, ekspresowa przesyłka. Zobaczmy, co tu mamy. O, gumowe rękawiczki. O, to mi nasuwa pewien pomysł. Hej, łapcie. Żółte? Nie przepadam za tym kolorem. I co mamy z nimi zrobić? Ach, pasują idealnie. Zrobicie z nich Pokemona. Z rękawiczki? Ha, to nie będzie takie łatwe. Jakby się do tego zabrać? Zobaczymy. Nadmucham swoją rękawiczkę i zwiążę ją od spodu. Dobrze. Ale to nie koniec. Zegnę w niej dwa środkowe palce. Teraz taśma. Przykleję je nią w tym miejscu. Teraz obrócę ją do góry nogami. Podobnie przygotuję drugą rękawiczkę i przykleję je razem. Teraz potrzebuję balona. Owinę go wokół miejsca, gdzie łączą się obie rękawiczki. Trzeba to jednak zrobić ostrożnie, tak by nie przebić balona. To będą ręce. Kolejny balon będzie robił za ogon. Dokleję go więc z tyłu. Teraz narysuję kółeczko w tym miejscu. To będzie oczywiście oko. Tu będzie nosek i uśmiechnięta buźka. Teraz uszy. Wystarczy pokolorować ich końcówki. No tak, Pikachu przecież ma różowe policzki. To akurat proste. Narysuję tutaj dwa czerwone kółeczka. Upewnię się tylko, że są w odpowiednim miejscu. No, tak będzie dobrze. Wygląda jak żywy, prawda?
Cześć, maluszku. Zobacz. Wow, niesamowite. Zrobiłaś to ze zwykłych rękawiczek gumowych? Mam teraz nowego kumpla. A ty co zamierzasz zrobić? Jeszcze nie wiem. Ale dobre. Czekaj, już wiem. Zrób mi Pikachu. Zacznę od pary oczu. Dokleję je do rękawiczki. Mam tu też dwa filcowe kółeczka. To będą jego poliki. Pokoloruję dwa czubki palców na czarno. A teraz nałożę rękawiczkę na kubeczek. Wystarczy naciągnąć ją na krawędzie. Teraz odwrócę go tyłem. Przyda się jakiś ostry nożyk. Zrobię nim niewielkie nacięcie w kubeczku. A następnie wetknę w nie słomkę. Została już tylko jedna rzecz. Włożę rękawiczkę do kubka w ten oto sposób. Teraz wystarczy dmuchnąć w słomkę. A naszym oczom ukaże się Pikachu. Tada! O nie, nawet się nie waż. Nie zbliżaj się, bo cię pacnę. Oj, czemu ona to zrobiła? Jakaś nieznośna jest ta pszczoła. Patrz, co z niego zostało. A tak się starałam. To niesprawiedliwe. Już dobrze, Meg, nie smuć się. Chociaż to może oznaczać, że ja wygrałam. Ha, to raczej oczywiste. Wygrywa Lexi. Juhu! Gratulacje. Wow. Uwielbiam ten kanał. To jeden z moich ulubionych. Z Tiną jest zawsze tyle śmiechu. O, uwaga! To było lekkie przegięcie. Daj spokój, to było przecież zabawne. Nieważne, pokażę ci coś. To mój kurczak. Ładny, nie? Naprawdę ci się podoba? No tak, czemu nie? Ja tam wolę Popit. Są o wiele lepsze. Popit? Nikt się już tym nie bawi. Teraz w modzie są kurczaki. Wcale nie, Popit są najlepsze. A twój kurczak ma głupią fryzurę. Coś ty powiedziała? To co słyszałaś. Mój kurczaczek ma piękne włoski. Takie są teraz modne. Nawet mnie nie rozśmieszaj. Co? A więc to tak. Ja też ci coś pokażę. I co powiesz na to? Wyglądasz paskudnie. Przestańcie się kłócić. Ups, wybacz. Wrzućcie na luz! Oto wasze kolejne zadanie! Wstrętne robale! Dobra, chyba damy radę! Wow! A skąd się to tu wzięło? Spójrz, ile tu rzeczy! Z pewnością uda nam się stworzyć coś ciekawego! Hej! Ja się nie zamierzam tym dzielić! Ja je miałam pierwsza! Łapska precz! Lepiej zabiorę się do pracy. Mam nawet pewien pomysł. Najpierw narysuję motyla. Wow! Czasem sama siebie zadziwiam. Teraz muszę go wyciąć. Te małe skrawki nie będą mi potrzebne. Mogę je stąd usunąć. O, niezły pomysł. Mam tu plastikową łyżkę. Odłamię tylko od niej rączkę. Następnie nałożę klej na skrzydło motyla i dokleję tam tę łyżkę. Zrobię tak na całej powierzchni obu skrzydełek. Całe szczęście, że mam pełną torbę tych plastikowych łyżeczek. Teraz nałożę klej na jego głowę oraz na odwłok. Tyle powinno wystarczyć. Rozprowadzę go dobrze pędzelkiem, nie zapominając o czułkach i o całej reszcie. Potrzebuję trochę brokatu. Wysypię go na pokryte klejem miejsca. Wow, świetny kolor. Nałożę teraz klej na łyżeczki. Nie potrzeba go za wiele. Wystarczy odrobina. Nie chcę jednak pominąć żadnej z łyżek. Teraz wysypię znowu trochę brokatu. Użyję do tego innego koloru. Muszę działać szybko, zanim klej zdąży zaschnąć. Na zewnętrzną stronę wysypię fioletowy brokat. Super! Strząsnę już tylko jego nadmiar. Bardzo kolorowe, co nie? Faktycznie, ładne. Możesz śmiało zazdrościć. Twoja kolej. Dobra, już się tak nie pusz jak paw. I tak zrobię coś lepszego. Narysuję kółko na mojej tekturze. A potem je wytnę. Cześć, Meg. Nana! To było nieco dziecinne, ale zabawne. Zrobię teraz otwory dziurkaczem. Musi ich być 8, po 4 na każdej połowie. O tak. Przewlekę teraz opaskę przez jedną z dziurek. Zacisnę ją, ale nie do samego końca. Tak będzie dobrze. Następnie nałożę trochę kleju na moją tekturę. Rozprowadzę go jeszcze pędzelkiem. Chcę, by pokrył dobrze całą powierzchnię. Teraz wysypię to na brokat. Użyję ciemnego fioletu. Idealnie nada się do tego projektu. Dodam jeszcze parę oczu i sprzątnę nadmiar luźnego brokatu. Skończyłam! To jest mój milusi pajączek! Ma nawet pajęczynę! Uważaj, idzie po ciebie! Widziałaś kiedyś słodszego pajączka? A co to? Aaaa! Och, ale jesteś wkurzająca! To tylko taki żart! Co? Pająk! Aaaa! Zabierz go stąd! Ale mnie wystraszył! O, ja go znam!
Serio? Kumplujesz się z pająkami? Pora na werdykt! Pokażcie mi swoje prace! To będzie remis! Brawo! Obie poradziłyście sobie świetnie! Aż się wzruszyłam! Jest! Znów wygrałam! Obie wygrałyśmy! Cześć, Megan! O nie! Jej strój! Jej strój? Nie! Ubrałyśmy się tak samo! Wiem! Pora na ciach, ciach! Oby się udało! Ostrożnie! Wezmę ten kawałek i podciągnę! O tak! Oto nowa bluzka! Super! Dobrze, że na to wpadłam! Hej! Wielkie umysły myślą podobnie! Spójrzmy! Bardzo ciekawe! A! Co się dzieje? Trzęsienie ziemi? Czy dzieci się bawią? Proszę o spokój! Mamy się uczyć! Nie słyszę własnych myśli! Uwaga! Cicho! Uff! Co? Nieważne! Poddaję się! Mam tego dość! Dobra, to pomaga! Oddychaj! Ha? Co one robią? Ale z nich dzikusy! Ojej! Mój popit! Nie mam się jak odprężyć! Chwileczkę. Wiem, jak się pozbyć stresu. Najpierw narysuję okrąg. I to nie jeden. Powycinam je. Uwaga na ostrze. Tada! Narysuję im buźki. I położę na rozgrzane żelazko. O! Coś się dzieje? Moje własne popity! Wreszcie rozładuję stres. To mnie uspokaja. Wreszcie. Nie przejmujcie się mną, dzieci. Ja się zajmę relaksem. Drogie dzieci, wiecie co teraz? Tada! O nie! Nie przygotowałam się. Nie patrzy na nas, co nie? Wyjmę tylko jedną rzecz. Nic wielkiego. Dobrze, że telefony są płaskie. Bingo! Tego właśnie szukałam. Muszę się pospieszyć. Wszystko w porządku? Och! Widzę, że na coś zerka. Tak nie wolno. Dla pewności. A nie! Światło! Tak myślałam. Ja... Wyjaśnisz to? Chodzi pani o to? Dziękuję. Ale nie urodziłam się wczoraj. Znam wszystkie wasze sztuczki. Kurczę! Znalazła wszystkie! Pisz dalej. Myślała, że mnie przechytrzy. Ha! Już po mnie! Psst! Hej! Ewa! Co? Popatrz! Mam tu ściągawkę! Co? Poważnie? Nie ruszaj nogą! Oczywiście! Nikt nie ściąga! Świetnie! Siadajmy częściej obok siebie! Uff! Pa, Megan! Pa! Cześć, Megan! Która godzina? No tak! Rozczytasz? Tak, dzięki! Obgada mnie! Nie szkodzi! Bateria się kończy. O, mamy takie same! Bliźniaki! Dziewczyny! Przestraszyłem was! Proszę, które są które? To bez znaczenia, co nie? Pa! Lubisz muzykę, tak? Jaką? Oby były naładowane. Działają. Pora na imprezę. Super. Do dzieła. Aj! Co się dzieje? Nic nie słyszę. Słuchaj.
swoje? I wszystko jasne. Wymieńmy się. Dzięki. Mam pomysł. Teraz je odróżnimy. Jak słodko, prawda? Oj, urocze. Też tak chcę. Odcisnę taką buźkę. Świetna gąbka do makijażu. Tada! Rozpoznajecie? Małe Luigi. Luigi, do słuchania. Wow, brawo. Dajmy czadu. Wow, przyszedłem pierwszy, tak? Hej, patrzcie na to. To musi być prawdziwe złoto. Hej, co to jest? Chcę tego dotknąć. Oddawaj to. Hej, ja znalazłem to pierwszy. I co z tego? Daj mi. Nie ma mowy. Hej, Gina, nie znoszę tego miejsca. Impreza? Co jest? Przepraszam? Au! Moje książki! Wielkie rzeczy. Ach, ale beznadzieja. Co ty nie powiesz? Chwila, mój breloczek powinien być tu przyczepiony. Ach, ale suchar. A co to jest? Hej, Alex, co to takiego? Co to? Przyda mi się. A teraz zaczyna się praca. W końcu coś stworzymy. Przydałoby się jeszcze trochę koloru. Będzie żółta jak najjaśniejsza gwiazda. Bardzo ładnie. Teraz pomaluję brzegi na czerwono. Naprawdę zaczyna robić wrażenie. Wiecie już, co dokładnie tworzę? Ma dwoje oczu. I uroczy mały uśmiech. To oczywiście mała gwiazdeczka. Od razu rozjaśnia dzień, prawda? Ach, spójrzcie, jak błyszczy. A co będzie z tyłu? Potrzebuję bardzo mocnego kleju i ładną, dużą agrafkę. No i gotowe. Wyszło naprawdę fajnie. No i proszę. Teraz moja kolej. Ale ja nie stworzę gwiazdy. Chcę mieć ładną, puszystą chmurę. A jej kolor to chłodny, uspokajający niebieski. Czy to nie jest relaksujące? Też tak myślę. Ale jeszcze nie skończyłem. Czas na jasno-niebieskie akcenty. Teraz wygląda o wiele lepiej. Ale nie mogę zapomnieć o uroczej buźce. Ach, oto śliczny uśmiech. Zrobione. Teraz czas przykleić agrafkę. Najpierw nałożę klej, a potem dodam agrafkę. Właśnie tak. Wszystko gotowe. Oto mój mały deszczowy obłoczek. Jest przesłodki. Ja też jestem artystą, wiesz? Przypnę go bezpośrednio do marynarki. Już nie jestem zdenerwowana. Wszystko jest w porządku. Tędy. Czy to poprawna odpowiedź? Ten problem nie jest problemem. Aha. Chwila. Tu jest mokro. Co? To deszcz? Ha, cóż. O nie, moje zadanie jest przemoczone. Moje też. Cała ciężka praca poszła na marne. Ach, spójrzcie na to. Ach, ale możemy jeszcze wszystko naprawić. Po pierwsze, potrzebuję ładnego, dużego księżyca. Super. A teraz czas na piękny bordowy odcień. Róż, chcę więcej różu. Nigdy nie mam go dość. Spójrzcie tylko, jak to przepiękne. Uwielbiam efekt ombre. Teraz dochodzimy do niebieskiego. Ale to nie wszystko. Biały podkreśli wszystkie barwy. A do tego dodamy spirale. Coś pięknego. A teraz namaluję na bordowo jeszcze inne kształty. Ważne, żeby używać pędzla ostrożnie. I oczywiście dodam trochę blasku. Czyż te niebieskie świecidełka nie są ładne? I już, wszystko gotowe. Co o tym sądzisz?
Bardzo fajne, ale teraz moja kolej. Mój ulubiony notes zaraz będzie jeszcze lepszy. Czas na ferię kolorów, kochani. Spróbuję stworzyć efekt mozaiki. Popatrzcie, jak wszystko się łączy. Teraz musimy to zabezpieczyć. Nie martwcie się tą czernią. Możecie mi zaufać. Gdy farba już wyschnie, użyję czegoś ostrego, aby narysować wzory. Widzicie te kolory, które się wyłaniają? Czas na wyższe obroty. Witajcie, barwy tęczy. Śliczne, prawda? Jedyne w swoim rodzaju. Wymienimy się? Uwielbiam księżyc. W szkole bywa ciężko. Zwłaszcza, kiedy nic nie umiesz. Pokażę wam sztuczkę. Co? To może być ciekawe. Najpierw narysujcie zegar. Dodajcie znak odejmowania i liczcie. Tak jest na całym zegarze. Tada! Łatwy sposób na odejmowanie. Co? To niesamowite. Nie ma za co. Podobała wam się ta sztuczka? W odcinku pokażemy jeszcze fajniejsze. Mam siedzieć w kozie. Tak, to tutaj. Co za zasady. Wezmę się do pracy. Co? To jakiś żart? Za kogo oni się mają? To zajmie wieczność. O rety, wygląda okropnie. Kurczę, co z jej ręką? Pewnie jest tu od dawna. Nie chcę tak skończyć. Muszę się stąd wydostać. Chwileczkę. A to kto? To jakaś uczennica? Odwraca się. Jest stara! Pomocy! To prawdziwy szkielet! Co za koszmar! Zacznę zanim się zestarzeję albo zamienię w szkielet! Chwileczkę! Mam pomysł! Najpierw wezmę długopisy. A teraz taśmę. Wybiorę jakąś ładną. Owiń długopisy taśmą w dwóch miejscach. I spróbujmy. Trzy linie naraz. Jestem genialna. Wezmę się do pracy. Napiszę trzy zdania naraz. Dwa słowa za mną. To naprawdę działa. Idzie bardzo szybko. Koniec. Już się nie boję. Mogę stąd wyjść. To niesprawiedliwe. Kocham szkołę. Jak ona hałasuje.
O, chyba pobiję rekord. Próbuję się uczyć. Dość tego. Fuj. Zajmij się sobą. Proszę pani. Ona się bawi telefonem. Miki, znasz zasady. Odłóż telefon. Dobrze. Masz za swoje. Ach, okropna. Teraz będę dyskretna. Szybko coś sprawdzę. Chwileczkę. Mam pomysł. Muszę skserować swoją twarz. Spryciula ze mnie. Już, mam zdjęcia i telefon. Ułożę kartkę na telefonie. Pasuje jak ulał. Teraz trochę kleju. Posmaruję tylną stronę etui. Świetnie. Teraz przykleję zdjęcie do telefonu. Bardzo fajnie wyszło. Pora to wypróbować. Przytrzymam telefon. Biologia to ciekawy przedmiot. Nie do wiary. Znów się bawi. Proszę pani. Ach. Ona znów to robi. Ach. Naprawdę? Tak, bawi się telefonem. Nic takiego nie widzę. Przestań przerywać lekcje. Cicho. Ja? Przerywam lekcje? To działa. Wygrałam. To niesprawiedliwe. Muszę poprawić sobie usteczka. Ten odcień jest wspaniały. Pasuje mi idealnie. Wygląda dobrze. O, ja też mam szminkę. Wolę coś bardziej rzucającego się w oczy. O, łaskoczę. Czekaj, co to jest? Mała mgiełka, perfum. Ach, pachnie niczym letnia łąka. Lubię tylko te najlepsze. Muszę znaleźć perfumy. Ha, odświeżacz powietrza wystarczy. Nie tylko ty potrafisz ładnie pachnieć. To szczypie w nozdrza. Fuj, mój zeszyt. Ach, zabierz to ode mnie. To było obrzydliwe. Dlaczego my musimy siedzieć obok siebie? Oj, to był prezent. Chwileczkę, muszę zobaczyć mój flakonik perfum. To podsuwa mi pewien pomysł. Tak, myślę, że mi się uda. To będzie coś wspaniałego. Potrzebuję arkusza różowej kartki. Zacznę od złożenia go. Upewnię się, że krawędzie są wyrównane. Teraz potrzebuję czarnego markera. Narysuję długi prostokąt, ale krawędzie będą zakrzywione. To będzie słoik. Następnie dodam naklejki. Chcę, żeby było ładnie i kolorowo. Następnie wycinam słoik, ale pokrywę pozostawię nienaruszoną. Do następnej części będę potrzebowała plastikowej torby z zamkiem błyskawicznym. Chwycę za tę końcówkę torebki i wleję do niej szampon. Już prawie. Następnie dodam brokat. Chcę, żeby ładnie się błyszczało. Mogę zamknąć torbę. Złożę górną część. Wymieszam razem szampon i brokat. Och, to całkiem miłe uczucie. Umieszczę go wewnątrz kartki. Chcę, aby zakrył dziurę. Teraz muszę go przytrzymać na jednym miejscu. Przykleję taśmę do każdego rogu. Dzięki temu nie powinien się osunąć. Teraz potrzebuję paska taśmy dwustronnej. Usunę z niej podkład. Zszyłam ze sobą kilka kartek papieru. Umieszczę je na taśmie dwustronnej. Oto mój nowy zeszyt. Spójrz na ten płyn. Brokat, aż czuję, jak mój stres znika. Jestem z niego bardzo zadowolona. He? Co powiedziałaś? Wow, nie wierzę w to! Skąd ona to wzięła? Też chcę mieć taki fajny zeszyt. Nie mogę pozwolić, by ktokolwiek to zobaczył. Będę musiała się spieszyć. Ech, co ty robisz? Spójrz na to! Co to jest? Mój super fajny zeszyt na notatki! Jest taki mięciutki! Ja nie mogę nawet na to patrzeć. Aż się cała denerwuję. Na szczęście mój zeszyt mnie uspokoi. Cześć, Ken. Ha, coś nie czuję tego stroju. Lepiej się przebierzmy. Czytasz w moich myślach? Och, to wciąż nie to. Spróbujmy jeszcze raz.
Jest lepiej, ale... Okej, jeszcze raz. O, tak! O to właśnie chodziło. Gotowy do szkoły? Pewnie, że tak, Barbie. Nawet nie mam pojęcia, jak to zrobiliśmy. W świecie Barbie wszystko jest możliwe. Do zobaczenia później. Jestem głodna. Na szczęście mam tutaj smaczną przekąskę. Mniam, ale pycha. Ha? Co ty robisz? Mogę trochę? Nie, to moje. Nie dzielę się jedzeniem. Wiedziałam, że to powie. Ale zaraz, mam pomysł. Tak, wiem już, co robić. Lepiej od razu zacznę. To będzie dobre. Narysuję owal. Następnie zacznę dodawać szczegóły. Aż w końcu będę mogła pokolorować całość. Użyję różowego ołówka. To dla kokardki. Następnie użyję czerwonego koloru do liter. Nie chcę popełnić żadnego błędu. Nie będę się spieszyć. Świetnie. Wystarczy tylko teraz to wyciąć. Mogę to odłożyć na razie na bok. Mam tu jeszcze trochę do zrobienia. Wyciąłam kawałek różowego kartonika i podzieliłam go na sekcje. Zagięłam też lekko wszystkie zaznaczone części. To pomoże mi ją złożyć. Nałożę klej na tę klapkę. Nie potrzebuję go zbyt wiele. Wystarczy tyle, by wszystko dobrze się trzymało. Złożę klapkę na drugą stronę i docisnę. Zrobię to samo po obu stronach. Będę potrzebowała ich więcej. Opisałam już każdy z tych kawałków. Teraz umieszczę je na dużym arkuszu kartki i złożę go tak, by owinął on wszystkie batoniki. Tutaj zrobię zagięcie. To jak pakowanie prezentu. Na razie może to wyglądać dość nudno, ale zaraz sprawię, że będzie wyglądać lepiej. Zrobiłam też taką oto naklejkę. Następnie przytnę boki. Chcę, żeby wyglądało jak opakowanie batonika czekoladowego. Wytnę więc małe trójkąty z krawędzi, a następnie go odwrócę i będę mogła przykleić do niego swoje logo. Nie chcę żadnych zagnieceń. Czegoś jeszcze brakuje. Dodam do niego kilka serduszek. Po prostu naszkicuję je długopisem. Pokoloruję je na czerwono. To takie słodkie! Dorysuję jeszcze kilka serc. I to już koniec. Aż się zrobiłam przez to głodna. Hej, Barbie! Chcesz się zamienić? Wow! Jest taki różowy. Daj mi go. Miałam nadzieję, że to powiesz. Uwielbiam to. To takie ekscytujące. Jestem pewna, że będzie świetnie smakować. Wow! Spójrz na to. Mniam, mniam! Ha? Ja mam za to prawdziwą czekoladę! Co to jest? Okej, to jest jakieś dziwne. Myślałaś, że to czekolada? No tak, a co niby innego? Strasznie się nudzę. Myślałam, że te zajęcia będą lepsze. Tak bardzo się myliłam. Och, gdzie się podział mój ołówek? Hej, co ty wyprawiasz? Potrzebuję ołówka. Ale to był mój! Przynajmniej mam zapasowy. Na czym to ja skończyłam? Tylko nie to znowu. Dawaj to. Ani mi się waż. Puszczaj. Zobacz, co narobiłaś. To była twoja wina. Potrzebowałam tego ołówka. Chyba po prostu zrobię sobie paznokcie. Och, jesteś taka okropna. Czekaj, mam świetny pomysł. Czas na manikur. Umieszczę taśmę dwustronną na paznokciach. Przykleję ołówek do taśmy. Zrobię to samo z pozostałymi paznokciami. Wow, ale kolorowo. To lepsze niż jakikolwiek salon piękności. Wyglądam tak stylowo. A w dodatku jest to praktyczne. Szybki ruch palcem i mam słodkie serduszko. Daję radę. Lepiej wezmę się do pracy. Daj mi ten ołówek. Och, co? To są moje ołówki. I nigdy ich nie dostaniesz. Co? Co się dzieje? A zresztą zapomnij, że pytałam. Zostanę przy robieniu paznokci. Bu! Hej, przestraszyłeś mnie. Ha? To nasze pierwsze wyzwanie. Serio? Wow! O, świeczki. Spójrz na te maleństwa. Ja bym się tak nie ekscytował. Co by tu zrobić? Ha, dobre pytanie. Co powiesz na strasznego ducha? Justin, boisz się? Niespecjalnie. To ja! Bardzo śmieszne. Och, rozchmurz się. To mi daje do myślenia. Oczywiście. Udekoruję tę świecę woskiem z tej drugiej. Dzięki temu nie odpadnie. Nigdy wcześniej nie malowałem woskiem. Serce! Wosk twardnieje. Hej, to jest naprawdę fajne! Też chcę spróbować?
Mój wosk się roztopił. Czy jest coś straszniejszego niż nietoperze? Wystarczy namalować literki V. Fajne, co nie? Popatrz. Wow, jest niesamowita. Prawie tak fajna jak moja. Wow, nieźle ci wyszło. Wiem. Doskonale do siebie pasują. Tak, zobaczmy. Te są odjechane i upiorne. Mam dreszcze. Totalnie. Hipnotyzujące, co nie? O, do następnego. Ale się nudzę. Kiedy następne wyzwanie? Mam nadzieję, że będzie obejmowało przekąskę. Masz coś do jedzenia? Nie, chciałbym. Szkoda. Marzą mi się fryteczki. Patrzcie na nie, ale ich dużo. Marzy mi się wieczny grat frytek. Tak, niech lecą. To niesamowite. Słona ziemniaczana ambrozja. Czyż nie są piękne? Ha? Och! A tobie co? Przepraszam, ale siara. Chwileczkę, prawdziwe ziemniaki. Co mam z nimi zrobić? Nie możesz ich zjeść na surowo. Wiem. Ha. Patrz na to. Nie możesz ich zjeść na surowo. Wow, to niesamowite. Co? To doskonały podajnik. Tak. Ach tak? Daj mi to. Serio? Co ja mam z tym zrobić? Och, niech więc będą surowe. Wiem. Użyję tych jadalnych koralików. Ułożę z nich fajny wzorek. Domyślacie się, co to będzie? Idzie łatwiej niż palcami. Ach, serce. Teraz trzeba je stopić. To się dzieje. No, patrzcie na to. Hej, zobacz to, Em. Wow! To serce. A ja mam tylko głupiego ziemniaka. Ale chwileczkę. Wiem! Jeśli wcisnę go w formę, będę mogła go odkroić. Następnie obiorę środek. Widzicie? Jak prawdziwa rzeźba. Muszę tylko dodać kilka szczegółów. Teraz mój ulubiony kolor. Patrzcie na to. To pieczątka, widzicie? Ile małych czaszek? Och, wow! Hej, Justin! Czekaj! Co o tym myślisz? Co? I zrobiłaś to ziemniakiem? Jestem pod wrażeniem. Och, no weź. Czekaj. Weź moje serce. O rety! To takie słodkie! O! Chcesz mój ziemniaczany stempel? Dzięki. Kamień, papier, nożyce! Ale zabawa! O! Jeszcze raz? Wygrałam! Dobra gra, dobra gra! Co? Minutnik? Do czego? Hej, pędzle! Patrz na to! Nie rozumiem. Chyba będziemy malować. Nie mam pojęcia. Spójrz! Czas! Zaczęło się? Weźmy się do roboty. Od czegoś trzeba zacząć. Co z tą farbą? Porusza się z pędzlem. Ej! Wariactwo! Spokojnie, spokojnie. Ech, zmieszały się. O, szkoda.
Pokażę ci, jak to się robi. Ostry zakręt. I kolejny. O kurczę, tak mało brakowało. Jednak nie takie proste, co? Spróbujmy jeszcze raz. Do tego potrzebna jest pewna ręka. Ach, znowu to samo. Założę się, że tym razem mi się uda. Uwaga na zielony. O nie, zmieszało się. To takie irytujące. Zaczyna mnie to stresować. Czas ucieka. Wiem. No dalej. Jest, świetnie. Udało się, farba w zlewce. Jest, moja też. Udało się. Super. Uhu, tak. Czekaj, oboje wygraliśmy? Tak. Auć, moje oczy. Hej. Patrz. Ja też dostałam. Wow. Jakie ładne. Napijemy się? Do dna. Ach. Jeżyna. Pyszne. Nie można zapomnieć o dekoracji. Piąteczka. Uhu. Ciekawe, co będziemy robić teraz. Zróbcie dla mnie ładnego kwiatka. W końcu pszczółki uwielbiają kwiatki. Zaczynajcie. Wow, patrz. To jajka? Nie rozumiem. No, co jajka mają wspólnego z kwiatami? Dziwne. Ktoś mi to wytłumaczy? Na mnie nie patrz. Hej, pszczoła, o co tu chodzi? No więc tak. Hej, to moje. Wszędzie ich szukałem. Oddawać mi ten koszyk. O, ale my ich potrzebujemy. Nara, frajerzy. Nie tak szybko, puszczaj. Wreszcie coś się dzieje. Ciekawe, który z nich wygra. Zabieraj te swoje odnóża. Zadarłeś z niewłaściwą pszczołą. A masz. Auć, mój zadek. Znikaj stąd w podskokach. Uff, było blisko. O nie, nasze jajka. Wszystkie się rozbiły. Przykro mi, dziewczyny, ale możecie użyć skorupek. To nadal niczego nam nie wyjaśnia. Mamy z nich zrobić kwiatki? Muszę się zastanowić. Czekaj, ja już wiem, co robić. Tak, to będzie to. Potrzebuję tej skorupki. Musi być w miarę cała. Ułożę ją na nakrętce od butelki. Teraz pora na pędzelek z klejem. Posmaruję nim całą skorupkę. Dobrze, pierwszy krok za nami. Teraz posypię wszystko brokatem. Wow, wygląda ślicznie. Któż by pomyślał, że to zwykła skorupka jajka? Włożę do niej teraz kwiatka. To będzie taki niewielki wazonik. Hej, Meg, spójrz, co zrobiłam. Ładne? Piękne. Zrobiłam ich więcej. Są o wiele lepsze niż jakieś zwykłe wazony. Mogłabym tak na nie patrzeć bez przerwy. A co ja mam zrobić? W końcu to zwykła skorupka od jajka. Niewiele da się z niej zrobić. Och, chyba mam jednak pewien pomysł. Najpierw pomaluję ją farbą. Wybrałam niebieski kolor. Poczekam, aż farba przeschnie, a następnie zgniotę skorupkę ręką. Dobrze się przy tym wyżyć. Teraz potrzebuję kartki i jakiegoś pisaka. Narysuję na niej wazon. Ta część jest akurat prosta. Teraz potrzebuję kleju. Nałożę go na mój wazon. Tyle wystarczy. Przyda się też pęseta. Przełożę nią kawałki skorupki w miejsce, gdzie jest klej. Zacznę od tych większych. Ułożę je w dowolny sposób. Następnie wypełnię te większe luki, tak żeby nie było żadnych przerw. Resztę zakoloruję pisakiem. Brakuje jeszcze tylko czegoś, by do niej włożyć. Brązowym pisakiem narysuję łodygi i gałązki. Następnie dorysuję liście, ale nie na każdej z gałązek. Przydałoby się więcej koloru. Do następnego kroku wykorzystam modelinę. Wycięłam z niej wcześniej niewielkie kółeczka. Ułożę je w nieco większe kółko. Używając pęsety nie muszę się martwić, że zgniotę je palcami. Teraz odcisnę w nich taki rowek. Wystarczy użyć do tego niewielkiego narzędzia. W środku ułożę żółtą modelinę. No i kwiatek gotowy. Mogę go dokleić do mojego rysunku. Zrobię ich więcej różnej wielkości. Wow, wspaniale! Jestem z tego całkiem zadowolona. Ale to nadal nie koniec. Dorysuję też małą pszczółkę. Może dostanę za to dodatkowe punkty? Nie mogę przegrać tej rundy. Teraz mogę ją pokolorować. Wygląda znajomo. Mam nadzieję, że uzna to za komplement. Okej, trzeba przyznać, że to jest całkiem niezłe. Gotowe. Kwiatki działają na mnie tak kojąco. Chyba powieszę sobie to w pokoju.
Zobaczmy, kto wygrał. Skończyłyśmy. Jak ci się podoba? Obie prace są ładne, ale tylko jedna ma cudowną pszczółkę. Meg wygrywa. Wielkie brawa, Meg. Jest. Wiedziałam, że to się opłaci. Ale moje wazoniki. Pora na decydującą rundę. Ona wyłoni nam zwycięzcę. Poczekajcie. Waszym kolejnym zadaniem będzie zrobienie tęczy. Są takie magiczne. Tęcza zawsze poprawia mi humor. O, spójrz. Ja wezmę pisaki. Mam już nawet pewien pomysł. Nie mogę się już doczekać. Wezmę jeszcze ten wacik. To na nim będę rysować. Oczywiście będzie to tęcza. To całkiem proste. Wystarczy tylko dobrać odpowiednie kolory. Gotowe. Jak? Moja własna tęcza. To ma mi niby zaimponować? No, tak. Dobra, to może inaczej. Potrzebuję tylko paru rzeczy. Te miski nadadzą się w sam raz. Ustawię je sobie na stole. Okej. Teraz dzbanek z wodą. Przeleję trochę wody do każdej z nich. Tylko ostrożnie, by nie rozlać. Nie mam czasu na sprzątanie. To już ostatnie. A teraz niech dzieje się magia. Włożę ten wacik do wody. Kolory zaczną się rozpływać. Narysuję jeszcze kilka rzeczy na innych wacikach. Motylka. I kwiatka. Świetnie. Spójrz tylko, jak fantastycznie mieszają się wszystkie kolory. Zupełnie jak tęcza. Wow, jesteś prawdziwą czarodziejką. Na to wychodzi. I co ty na to? Ha, muszę wymyślić coś równie dobrego. Och, już wiem. Też przydadzą mi się miski. Bez obaw, to nie będzie to samo. Ale będę potrzebować wody. No, podaj mi ją. Dzięki. Dobrze, że coś jeszcze zostało. Naleję ją do moich miseczek. To już widzieliśmy. Bądź cierpliwa. Teraz potrzebuję barwnika do jedzenia. Na początek niebieski. Dodam kilka kropel do miski. Następnie czerwony do drugiej. I na koniec żółty do trzeciej miski. A teraz pora się wykazać jako artystka. Narysuję twarz. Spójrzcie tylko na te rzęsy. Sama bym takie chciała. Nie wierzę, że zazdroszczę rysunkowi. A teraz cała reszta. W miejsce ust narysuję serduszko. I dorobię kilka piegów. To chyba mój najładniejszy rysunek. Pora go pokolorować. Usta będą różowe. Tylko żeby nie wyjść poza linię, nie chcę go teraz popsuć. Do pomalowania polików użyję pędzelka do makijażu. Dokładnie o to chodziło. Teraz położę waciki u góry mojego obrazka, a także wzdłuż twarzy. To będą włosy, zupełnie jak peruka. Tylko wygląda jakoś tak zwyczajnie. Dobrze, że mam ze sobą zawsze pipetę. Z nią będzie znacznie łatwiej. Nabiorę nią troszkę niebieskiej wody. A następnie wycisnę ją na waciki. Wyceluję w sam ich środek, po obu stronach. Następnie zrobię to samo z żółtą wodą. Poczekam, aż waciki nią nasiąkną. Teraz kolej na czerwoną wodę. Przygotowałam też trochę zielonej. Wow, cóż za kolorowa fryzura! Chyba zrobię sobie taką przy kolejnej wizycie u fryzjera. Teraz pozwolę wacikom wyschnąć. To daje niesamowity efekt. I do tego jest bardzo pomysłowe. Niezłe? Ale to nie my o tym decydujemy. Decyzja jest twoja. Wciąż mnie zaskakujecie? Meg wygrywa tę rundę? Juhu! Wiedziałam! Zasłużyłaś! Lexi i Meg stworzyły nie lada arcydzieła w dzisiejszym wyzwaniu. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do chwycenia za swoje przybory artystyczne i stworzenia czegoś niepowtarzalnego. Znacie jakieś porady artystyczne? Piszcie w komentarzach. Nie zapomnijcie przesłać tego filmiku swoim znajomym i koniecznie subskrybujcie nasz kanał, żeby niczego nie przegapić.